Zobacz, umiemy sprzątać do rytmu. Kolor zielono-niebieski to... turkus! Już czas, nadeszła pora obiadowa. Ta ekipa wygląda na wygłodniałą, prawda? O matko, zbliżają się tu! Czekajcie, nie tak szybko! Nieważne, jakim typem ucznia jesteś, przerwa na lunch to ulubiona pora każdego. Jesteśmy na to gotowe? Chyba. Boję się! O kurczę! Spokojnie, ziemniaków starczy dla wszystkich! Wiem! Też umieram z głodu. Czy wyjecie owoce pierwszy raz w życiu? Ale to jest pyszne, takie kwaskowe. Skórki mają mnóstwo witamin. Pychota! Co? Nic, nieważne. Zjem sobie swoje płatki. Oczywiście najlepiej smakują z kolą. Bąbelki to jest to. Zobacz, co ona robi. Gotowe. Życzę sobie smacznego. Pierwszy haps. Co? Nic. Dziwaczka. Nie jesteście lepsze. Ale te frytki są pyszne, co? Patrz, to Jake. Ale on jest uroczy. Spójrz na te piękne włosy. Co tam, dziewczyny? Hej, Naomi. Hej. Hej, oglądałaś wczoraj wieczorem film? Była bez nas piękna para. Chcesz więcej skittlesów w skarbie? Proszę. Kocham cię, Jake. Hej, chyba można sobie pomarzyć. No nic. A co oni tam robią? I ja mam na to patrzeć? Nie, tylko się nie całujcie. O matko, zrobili to. O co jej chodzi? Zakrztusiłam się frytką. Na czym skończyliśmy? Już zawsze będę przyzwoitką. To nie fair. Czy jest coś lepszego niż skrzydełka z kurczaka? Hej, co tam? Muszę schudnąć do wymarzonej wagi. Zjem więc talerz sałaty. Ten kurczak wygląda bosko. Ona ma też frytki? To bez smaku. Chciałabym jeść to, co ona. O matko, czy ja się ośliniłam? O, chcesz się poczęstować? Muszę trzymać się diety. Rozumiem. Dobrze, że ja nie muszę. To brutalne. Może jeśli będę się jej przyglądać, to moja sałata nabierze smaku. Zostało jeszcze trochę. Ślinka mi cieknie. Co jest? Czy z Naomi wszystko okej? Ale to obrzydliwe. O nie! Nie pij tego! Chyba zwymiotuję. Tak, muszę iść. Dobrze, że ona żyje w słodkiej niewiedzy. Ktoś dolał mi picia? Mam nadzieję, że wszyscy uważacie. Co wy tam jecie? To niedopuszczalne. Proszę wrzucić wszystko do pudełka. Dobrze. A reszta? Proszę wziąć sobie wszystko. Teraz lepiej. Słodycze do pudełka, panienko. Mam nadzieję, że dostałyście nauczkę. Teraz wracamy do pracy. Jak gdyby ta lekcja nie była wystarczająco okropna. Dzień dobry, mogę wejść? Cóż, lepiej późno niż wcale. Uf. Hej! Pst. Głodne?
Nie wierzę! Przyniosłaś same pyszności! Jestem bardzo zainteresowana. Interesy z tobą to przyjemność. Co to? Ja też chcę przekąskę. Co tam się dzieje? O nie! Znowu sprzedajesz słodycze? Wiedziałam! Marsz do dyrektora! Ale najpierw wszystko oddaj. Skoro pani nalega... O, matko jedyna! Cóż, mały smakołyk nie zaszkodzi. Ile ona ma kasy? Momencik. Dobra, weź wszystko. To mój szczęśliwy dzień. Dzięki. Powinnam była wziąć torbę. Proszę dzwonić, kiedy będzie mnie pani potrzebować. Naomi, dealerka słodyczy? Super, a teraz uciekaj. Patrz, to mój ulubiony moment. Jak to się stało? Poleciało we wszystkie strony. Hej, dostałam w twarz. Och, wybacz, chcesz chipsa? Wciąż są jadalne. Hej, nie uwierzysz, co Kevin mi powiedział. Tak, w końcu zaprosił mnie na randkę. A, przepraszam. Oblałam cię? Tylko trochę. Chusteczkę? Wolałabym ręcznik. Cały dzień marzyłam o burgerze. Czy twój burger eksplodował? Czemu tobie zawsze się to przytrafia? Jest tu ktoś? Mogę się spokojnie napić. O, hej, kochana! Sorki za spóźnienie. Wszystko okej? Zaczyna się. Chwila. To cola? Nie! Nie rób tego. Ja ci otworzę. Proszę bardzo. Zapobiegłaś katastrofie. Cóż, przynajmniej na razie. Uuu, ale ekstra! I mega kolorowo! I już jest, super! Nie lubię robić na drutach. Ale przynajmniej spędzam miło czasy z moją wnuczką. Wow, co to jest? Gotowe! Wspaniale! Kochanie, skarbie, zobacz co dla ciebie mam! He? O, zrobiłaś mi sweter! Dziękuję! Proszę! Wow, ciężki. Podoba ci się? Dziękuję. Jest śliczny. Nie mogę go założyć do szkoły. Wszyscy mnie wyśmieją. I stracę szacunek. Ha, ale się ubrała. Bu, głupia laska. Ach, nie mogę do tego dopuścić. Babciu? O, zasnęła. Kurczę, i co ja mam zrobić z tym swetrem? Zaraz, chyba już wiem. To będzie genialne. Odpicuję go tak, żeby nadawał się do noszenia. Zsunę tylko nieco ten golf. Okej, może być. Ale zostały mi te rękawy. Wiem, zwiążę je w talii i będą wyglądały jak pasek. Jeszcze uroczy supeł, a to schowam pod materiał, żeby się nie rzucało w oczy. Od oversize'owego swetra do swetrowej sukienki. O, ale słodko sobie śpi. Nie mogę jej obudzić. Drzemka dobrze jej zrobi. Zawsze o mnie dba. Ciekawe, czy teraz będą się śmiać. Wow, ale cudowna sukienka. Dzięki, babcia mi ją zrobiła. Woo, pora na imprezkę. Siemanko, mam dla ciebie prezent. Ojejku, dziękuję. Nie ma za co. Żarełko. Uwielbiam prezenty, zwłaszcza na urodziny. Ciekawe, co to?
Wow, co to jest? Ktoś tu nie ma gustu. I co, podoba ci się? To spódnica? Bardzo długa. To spodnie. Moim zdaniem kolor wymiata. O nie, są paskudne. Czekaj, nie martw się, możemy to naprawić. O, okej, spróbujmy. Dobra, pora rozprawić się z tą masakrą. Najpierw zakładamy te szerokie pantalony i bierzemy nożyczki. Odcinamy tą nogawkę. Okej, teraz je ściągamy. I tak spodnie stały się bluzką. Ta nogawka będzie rękawem. I już, teraz to ja rozumiem. Hej, wróciłam. Wow, ekstra. Nie wiedziałem, że można je tak nosić. Faceci. Ale to będzie super wycieczka. Zobaczysz, jak się opalę. Kupiłam nawet bilety na pierwszą klasę. Do zobaczenia. Muszę się skończyć pakować. Wezmę wszystko. Jeszcze kapelusz. Te buty mi się nie przydadzą. Muszę jeszcze wziąć klapki. Powinny tu gdzieś być. Mysz! Zeżarła moje klapki! Oddawaj to, szczurze! Oddawaj! I wynocha mi stąd! Poszła sobie. Zaraz, mam genialny pomysł. Wezmę stare kalosze i odetnę ten kawałek. Dobra, wyszło idealnie. Teraz robimy kolejne cięcie w tym samym miejscu. I gotowe! Uhu, super! Moje nowe klapeczki. Idealne. I co ty na to, głupi gryzoniu? No to idziemy na plażę. Pora zrobić pranie. Dobrze, że nie ma tego dużo. O, moje ulubione dżinsy. Uwielbiam je. I już koniec. Okej, za chwilę powinny być czyste. Sprawdzę czas na zegarku. Mogę w sumie tu poczekać. Wow, ale się dużo nauczyłam. No, czekam, aż skończy się pranie. O, już! Oddzwonię do ciebie później. Okej. Najpierw spódnica. Co? Co jest? Co się z nią stało? Nie, 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 to się nie dzieje naprawdę. Tylko nie moje ulubione dżinsy. Nic im nie jest. Ale lepiej je przymierzę. No dalej, właśnie! Muszę je dobrze naciągnąć. Nic z tego. Też się skurczyły. Zniszczyłam swoje ulubione spodnie. Teraz cały dzień będzie do bani. Ta pralka mnie chyba nie lubi. Zaraz, może uda mi się je uratować. Włożę je nieco inaczej. Najpierw wsunę nogawki, a potem podciągnę resztę. Tak, udało się, oszukałam system. Żegnaj, spódniczko, już mi nie będziesz potrzebna. Tak, moje dżinsy jakoś to przeżyły. I wciąż wyglądają znakomicie. To będzie jednak cudowny dzień. To chyba tutaj. To pewnie kurier. Paczka dla pani. Uwielbiam takie prezenty, a ten szedł do mnie aż z Australii. Muszę tylko to otworzyć. No dalej, otwieraj się. Nic z tego.
O, no pewnie. Wezmę nożyczki. Ha, i co ty na to? Muszę to dobrze przeciąć. Okej, to otwieramy. O nie! Pocięłam sobie płaszcz! Do wyrzucenia! I co ja takiego narobiłam? Może uda mi się go jakoś odratować. Okej, założę go i sprawdzę. Znów będą mi potrzebne nożyczki. Obetnę płaszcz w tym miejscu. Okej, świetnie! Teraz to będzie moja spódnica. Zapnę ją na guziki, żeby się nie zsuwała. Okej, mam bolerko i spódniczkę. Wow, ale fajnie wyglądam. Muszę sobie zrobić zdjęcie. Czuję, że posypią się lajki. Tak, muszę jej to wysłać. Oby jej się spodobało. Tak, powiedziała, że fajne. Tak. Nareszcie relaks. Zasługuję na odpoczynek. Okej, przebiorę się w strój. O nie, co on taki brudny? Kurczę, zapomniałam, że schowałam tam batonika. Nie mogę go teraz założyć. I co by tu zrobić? Zaraz, wiem jak to naprawić. Będę potrzebować tej tkaniny z kapelusza. Okej, przede mną sporo pracy. Super. Najpierw przewiążę ją w talii. Okej, prawie jak spódnica. Ale to jeszcze nie koniec. Przeciągnę ją między nogami. I przełożę za supełkiem. Teraz zroluję górę w ten sposób. I zawiążę ją z tyłu na plecach. Dobra, trzyma się. Tada! Zrobiłam sobie kostium kąpielowy. I mogę się opalać. Trzeba pamiętać o nawodnieniu. Wow, ale wypasiony kostium. Nie gap się na nią. Idziemy. Wiem o tym. Dziękuję. Wow! Tak wyglądają studia. Nie wierzę, że w końcu tu jestem. Pokaż mi to. Ale to mój pokój. Super, będę mieszkać z kujonką. Nie wchodź mi w drogę, otwieraj. Ech, dobrze. Ale coś nie mogę. Przez ciebie się denerwuję. Odsuń się, po co nam klucz? I co, trudne? Nie tak to sobie wyobrażałam. Jak ohydnie. Trzeba tu nieco odświeżyć. Ale dostrzegam potencjał. Żartujesz, prawda? W niektórych śmietnikach jest lepiej niż tu. Nie jest aż tak źle. Bierzmy się do roboty. Ach, czyli serio to robimy? No, nikt nas nie zastąpi. Fuj, to obrzydliwe. Może zacznę hodować pająki? Co to? Nuda, idzie do śmieci. Au, ostrożnie. Uważaj, co robisz. Szukasz kłopotów? Nie wiem, o co ci chodzi. No, tak myślałam. Jak nerwowa. Pozbądźmy się tego. Fuj, to śmierdzi. Hej, kto wyłączył światło? Na pomoc, nie mogę wyjść. A, duch. Duch. Auć. Chodź tu, maleńki. Wow, ile tu śmieci. Od razu lepiej wygląda. Jestem z nas dumna. Tylko się nie spoufalaj. Muszę odpocząć. Pozwolisz? Już tego żałuję. Myślisz, że jesteś fajna? O, usiądę na tym. Wow! Co za wstyd. A to co? Chyba mam pomysł. Najpierw wezmę kosz na śmieci, owinę go tekturą i porządnie przymocuję. Na wierzchu położę tekturowe koło, a potem zrobię mniejsze kółko z kleju. Wystarczy. Przyczepię tubkę do tektury i dodam więcej takich rurek różnej długości. A teraz malowanie. Co za frajda! Świetny kolor! Ładnie to wygląda!
Poczekam, aż farba wyschnie i gotowe! Co za ciekawa książka! Hej, spójrz na to! Co to jest? Nasz nowy fotel! Podoba ci się? Bo mi bardzo! A jaki wygodny! Ha? Czy to stara opona? Skąd to się tu wzięło? Łapy precz od mojej opony! Jest mi bardzo potrzebna! Najpierw położę ją na płaskiej powierzchni. Namaluję zygzak na bieżniku. Dookoła. Prawie gotowe. Połączę tutaj i poczekam, aż wyschnie. Teraz fioletowa farba. Pomaluję nią górną część opony. Ale nie chcę przekroczyć białej linii. Muszę być bardzo dokładna. Ostatni fragment. Połowa pracy za mną. Niech tylko wyschnie. Teraz drugi kolor. Odwrócę oponę, a drugą połowę pomaluję na żółto. Do trudniejszych elementów użyję mniejszego pędzla. Żółty kolor kontrastuje z fioletem. No dobrze, jak tylko wyschnie, wezmę pineski i powbijam je w oponę. Postaram się je równo rozłożyć. A potem do jednej z nich przyczepię łańcuch. Pozaczepiam też o pozostałe. Właśnie tak. W środek opony włożę siedzisko. Będzie znacznie wygodniej. I gotowe. Cudowny odpoczynek! A to co? Mój fotel? Fajny, co nie? Skoro tak mówisz? Tak jest! A, mamusiu! To znaczy, co to było? Sprawdźmy! Skąd to się tu wzięło? I co to jest? To tylko lustro, widzisz? Przyda nam się! Muszę wyjąć coś z torebki. Wow, mam sporo zabawek! Aha! Właśnie tego szukałam! O, mięciutki! Ha, świetna zabawa! Ale wykorzystam go inaczej. Przyczepię do jednorożca dwustronną taśmę. Zdejmę warstwę ochronną i przykleję do lustra. Zrobię to samo z resztą zabawek. Poprzyklejam je wzdłuż krawędzi. To wygląda świetnie! Postawię je tutaj. Doskonałe do makijażu! Tego mi było trzeba! O, niezły pomysł. Powinnam zrobić coś podobnego. Ale moje lustro będzie lepsze. Ciekawe, co tu mam. O, to się przyda. Ale muszę jakoś przyczepić te rzeczy. Zbyt drastyczne. Pianka poliuretanowa, to jest to. Po co komu taśma? Będzie wyglądać wspaniale. Do dzieła. Otoczę pianką całe lustro. Jak bita śmietana. Musi mieć równomierną szerokość. Bardzo łatwo się nakłada. No i to ciekawsze niż zwykła taśma. Teraz zdobienia. Poprzyczepiam do pianki robale. Zrobię to, zanim stwardnieje. To będą moje ulubione rzeczy. Małe ochyctwa. I na koniec puchaty szczurek. Gotowe. Wow, cudownie. Od razu lepiej. To do ciebie pasuje. Muszę zrobić zakupy. Co? A co chcesz kupić? Mamy gołe ściany. Nie, nie podoba mi się. Następne. O, nawet. Trochę nudne. Co tam jeszcze jest? Jak świeci. To jest to. Nie mogę się doczekać. Dostawa. Wow, jak szybko. Może kurier to przystojniak? Jak wyglądam? Cześć, zapraszam do środka. Ta, mam na głowie inne przesyłki. Mieszkacie tu? Chcę stąd jak najszybciej wyjść. Chociaż może jeszcze chwilkę posiedzę? Serio? Chyba śnisz, koleżko. Ja i tak już chciałem iść. Masz moją girlandę? A gdzie napiwek? No tak, proszę. To tylko dolar? Chyba żartujesz. Chcę więcej. Ale więcej nie mam. Na razie. Co za ludzie. Ale zapłaciłam za to. Niesprawiedliwe. Naomi? Nie martw się. Nie pozwolę na to. Dawaj to. Hej, dostawco. Wracaj tu. Nie, błagam. Płakał, że chce do mamusi. Lepiej się tego pozbyć. Naomi, patrz, co mam.
Czy to dla mnie? Dzięki, Betty! To moja girlanda! Wow! Dzięki, jesteś super! Poczekaj, to dla ciebie? To jakiś żart, tak? Nikt dotąd nie był dla mnie tak miły. Podobają ci się? Ekstra! Planetę zawieszę tutaj. Od razu lepiej. Potrzebujemy więcej roka. O, jak ładnie! Wygląda świetnie. Tak, nieźle nam poszło. Pozbądźmy się śmieci. Weź to. Co tam jest? Powoli! Odwróć się. Od razu lepiej. Potrzebujemy półek. Tak jest, tutaj. Postaw lusterko na górze. Proszę, misiaczku, przykryj się. Przesunę ten chłam. Na sztaludze ustawię obraz. Sama go namalowałam. Podoba mi się. Nietypowa ozdoba ścienna. Przydałaby się gitara. Okej, jak to wygląda? To... wspaniałe! Co za odmiana! Nie do wiary, że to ten sam pokój! Prawda? Załóżmy firmę remontową. Czuję się jak u siebie. Wygodne mieszkanko. Doskonale. Chodź tu. Czy my się polubiłyśmy? Nie przepadam za przytulaniem. Może zmienimy rolkę od papieru w coś fajnego. Wlej do tej miski klej, a do innej wrzuć kolorowe pomponiki. Teraz najlepsza część. Delikatnie przyczep pompony do rolki. Tyle wystarczy. Wygląda świetnie. I oto super stojak do kredek. Gotowa do szkoły, mała? Najpierw spakuję plecak. Przyda mi się ta książka. Dobry wybór. I jeszcze ta. Okej. Litości! Ejwa, co ty wyprawiasz? To tylko żart, tato, spokojnie. Dobrze, to chyba wszystko. Chodźmy. A? O nie, spójrz tylko. Tato, co teraz zrobimy? Trudne pytanie. Ale chyba wiem. Pora iść na lekcję. Wiesz, jakoś sobie radzę. Hej, poczekaj. To poniżające. Udam, że się nie znamy. Hej, gdzie popularne dzieciaki? Może zechcą ze mną pogadać? Nie, zakaz wstępu. To łazienka dziewczyn. Ups, to się mogło źle skończyć. Poczekam tutaj. Poszedł już? Wiedziałam, że to zadziała. W końcu pozbyłam się taty. Ale muszę uważać. Chyba już po wszystkim. Idziemy na lekcję? Uwielbiam fizykę. Błagam, tylko nie to. Niesamowite. Czuję się, jakbym znów był młody. Jak się czujesz? Spoko, dziękuję. To zła odpowiedź. Tato, nie trzeba. Świetne podejście. O kurczę, daj spokój. Co za dzień. Jak on mógł mi to zrobić? Zżera mnie stres. Dobrze, że mam popyt. Chwilunia. Chyba już wiem. Posmaruję jego krawędź klejem. O tak. Bez pośpiechu. A teraz wezmę suwak. Przyczepię do kleju. Wezmę drugi popyt i wycisnę trochę kleju na sam środek. Teraz przyczepię tu motylka. Chcesz zobaczyć mój nowy plecak? Wow, świetny! Jaki kolorowy! Spakujmy do niego zeszyty. Znacznie lepszy od poprzedniego. Miłego dnia, córeczko! Dzięki, tato! Do zobaczenia! Cześć, chłopaki, spójrzcie! Ekstra plecak, Ewa! No właśnie, lubię to uczucie. Najlepszy plecak pod słońcem. Warto być ostrożnym. Nie wiadomo, kto patrzy. W najmniej spodziewanej chwili... Nie, nie siedzą na suficie. Nic się nie dzieje. Nauczyciel zajęty. Jesteście moje. Od dawna na to czekałem. Do mnie! No proszę, jakie piękne. Zaraz je spałaszuję. Tak ci się wydaje. David, co ja mówiłam? Zakaz jedzenia na lekcji. To mnie wyprowadza z równowagi. Oj, przepraszam, już nie będę. Zawsze tylko obiecujesz.
Mam tego dość. Co? Co się stało? To ci się przyda. Dzięki. Dasz radę, brachu. Zaraz, już łapię. Muszę się spieszyć. Uważajcie, dzieci, to jest ważne. Co? Kartka przyklejona do ręki? Co to ma znaczyć? Ma nauczkę. To będzie epickie. Siadaj tu. Hej, o co ci chodzi? Zjedz to. No tak. To cukierek, a nie klej. Najpierw usuń klej z tubki. Dokładnie ją wyczyść, żeby nic nie zostało. Ustaw cukierki pionowo, wykrój środek tubą. To będzie słodziutki sztyft. Tego mi było trzeba. Ale dobre. Wiedziałam, że ci zasmakuje. Dobrze, że siedzimy obok siebie. Co to za hałas? Sklejam sobie kartki. Mam wyniki sprawdzianu. To nie brzmi dobrze. Zaraz, co się dzieje? Nie wiem, ale coś złego. Znakomicie wam poszło! Same szóstki, nie do wiary! Juhu, czyli piątkę! Wiedziałem, że się uda. Jestem z was dumny. Spisaliście się! Bardzo się cieszę. Oprawię to w ramkę. Napracowaliście się. Zasługujecie na nagrodę. Macie ochotę na pizzę? Wow, już przywieźli? Dzięki za szybką dostawę, chłopcze. Jeszcze zapłata. Oczywiście. Gdzie mój portfel? Co? O nie, zrobiła się w nim dziura. Ups, chwileczkę. Co za upokorzenie. Już pozbierałem. Proszę bardzo. Smacznego. Muszę sobie kupić nowy portfel. Ten był najlepszy, jaki miałem. Przynajmniej zjemy pyszną pizzę. Dzięki. A teraz, jeśli pozwolicie, chciałbym zostać sam. Chcę powspominać słodkie czasy z portfelem. Nie zamierzam dłużej czekać. David, przestań. Au, to bolało. Trzeba mu pomóc. Cóż, tak już bywa w życiu. Musimy go jakoś pocieszyć. Wiem, wykorzystamy papier. Złożę kartkę na trzy części. Lewą stronę zegnę i posmaruję klejem w sztyfcie. Przycisnę, żeby dobrze skleić. Potem posmaruję na wierzchu. Muszę to bardzo dobrze złączyć. Na dole zrobię zagięcie. Powtórzę to parę razy. Przyczepię od spodu kawałek pianki. I tak powstanie portfel. Dodam parę szczegółów. To śliczny jednorożec. Co ty na to? Rzucę mu go na biurko. Co? Skąd to się wzięło? Nie wiedziałem, że ten sufit... To od was? Niech no spojrzę. Wow, co za kieszonki. Jesteście wspaniali. Dziękuję. Dobrze, że się panu podoba. Muszę go wypróbować. Super. Mogę tu wkładać różne rzeczy. Genialny. To będzie mój nowy ulubiony portfel. Nie bez kozery uwielbiam tę klasę. Możemy już jeść? Co za piękny rysunek. Jaki wesoły ślimaczek. Mam dla niego idealny kolor. Co się stało z moją kredką? Wypisała się. Przestała działać. Z innymi kredkami to samo. Muszę je naostrzyć. W sumie nie jest tak źle. Zaraz dokończę kolorowanie ślimaka. Jeszcze trochę. Zrobię to samo z pozostałymi. Będą mi potrzebne. Właściwie to fajne. Mógłbym tak bez końca. Jeszcze. Chcę jeszcze. Zaraz. Chyba przesadziłem. Tak, poniosło mnie. Muszę to posprzątać. Ostrożnie. Nie upuść. Ona nie... Serio? O, przyjdziesz na imprezę? Uważaj! Nie! Coś ty narobił. Jakie to denerwujące. David! Ups, jeszcze kawałek. Muszę już iść. Jak mogłeś to zrobić? Oddzwonię do ciebie. Muszę coś zjeść. A gdzie mój napój? Wszędzie są stróżyny. Co? To chyba jakieś żarty. Już przeprosiłem. Odłóż tę perówkę. No już. Zaraz.
Mam pomysł. Potrzebuję pustej puszki i wiertarki. Wywiercę ostrożnie dziurę. Oszlifuję brzeg papierem ściernym i zdejmę wieko puszki. Wezmę pistolet na klej, tyle wystarczy. Przyczepię tutaj temperówkę, a potem założę na puszkę. Czas zatemperować kredki. Wszystkie śmieci zostaną w puszce. Koniec z bałaganem, ale to dla ciebie. Serio? To miłe. Dzięki, David. Mam więcej kredek. I jak widać, to jest roślinka. To... Co za nudy. Weź nic nie mów. Muszę zabłysnąć. Od dawna na to czekam. Popatrzcie. Co? Ta karta się rusza. Jak to możliwe? Nieważne, koleś. Nie lubicie sztuczek karcianych? Nie szkodzi. Może pacynki? Hej, ten nauczyciel jest spoko. Nie? Nie bawi was to? Uwaga, samolot! Czy to pryszcz? Ciężko ich zadowolić. Staram się jak mogę. Już wiem, każdy lubi balonowe zwierzaki. Zrobiłem pieska. Kto chce? Ale beznadzieja. Nie wiem, co zrobić. Zaraz. Mam jeszcze jeden pomysł. Potrzebuję zakreślacza i spinaczy. Zdejmę skówkę, potem wyciągnę wkład. Teraz wezmę spinacz. Wyprostuję środkową część, o tak. Dodam kropelkę kleju na jednym końcu. Teraz wezmę obudowę długopisu i wypełnię płynem. Zanurzę tu skówkę. Dobrze, dzieci, patrzcie. To was zaciekawi. Zobaczcie, ile baniek. Aha. Zaraz, co? Czy to bańki? Obudź się, musisz to zobaczyć. Kujonie, patrz. Wiedziałem, że to zadziała. O wiele lepsze niż nudna lekcja. Mamy flamastry. Do dzieła. Gotowe. Rewelacja. Uwielbiam te zajęcia. Gotowe. Wyglądamy cudownie. W kupie siła, co nie? Ale wy jesteście tragiczne. Hej, to nie było miłe. Patrzcie to. Bu! O co ci chodzi? Już dobrze, nie denerwuj się. Widzieliście? Prawie posikały się ze strachu. O rany. Patrzcie, to Miles. Jest taki cudny. Nie tak szybko, kujonico. Cześć, Miles. Fajny ten, no, krawat. Oprawię ci makijaż. I jeszcze szybka chmurka perfum. Och, pachnie trochę jak moja babcia. Patrz na to. Nieźle, co? Ha, fakt. Zaśpiewaj mu coś. Ty tak na serio? Sia-la-la-la-la-la. Fajna melodia. La-la-la-la-la. Masz bardzo ładny głos, Claire. He? Co to jest? Dajmy czadu. O, tak! I to jest muza. Teraz solowa. To rozumiem. I co ty na to, łamago? Ukończyłam szkołę tańca. Przez internet. Zawsze coś. Wow, co za gracja. Ten skok się nazywa jakoś tam z francuska. Nie wiedziałem, że jesteś taka obyta. Jakie to wzruszające. Mogę cię czegoś nauczyć jak coś. Chyba nie sprawdziłbym się w balecie. Pokaż im, jak to się robi, Sky. Jedziemy. To już co innego. Dajesz, Sky. Uwaga. Brawo. Łatwizna. Pokaż im! Dopiero się rozkręcam! To jest super! Balet jest dla nudziarzy! Udam, że tego nie słyszałam! Dość gadania! Huh? Hej, to nie fair! Nie dam tak łatwo za wygraną! Ja też potrafię złapać na lasso! Ostrożnie! Dziewczyny, proszę was! On jest mój! A właśnie, że mój! Ciągnij! To boli! Przestańcie! Uch, a to co za koleś? A wy dokąd? Widzę, że nie mam innego wyjścia. Siad. Zaczynamy dzisiejszą lekcję. Zapiszcie temat lekcji. Pora na... Muszę zadbać o dramaturgię. Grzeczna kontra niegrzeczna gwiazda szkoły. O, a którą ja jestem? Naprawdę musiałaś pytać?
Więc powiedziałam serowi, że to ja mam rację. Dałam mu pałę, mówię wam, ale było śmiesznie. Tak, tak, to naprawdę ja. Wow, jak ona fajnie wygląda. Do później, ale... Czy to prawdziwe tatuaże? Bolał cię kolczyk w nosie? Też bym taki chciała. Tatuaże są aż takie fajne? Każdy może je mieć. Nie wierzę, że to robię. Czuję się jak buntowniczka. Chodź, chodź. Nie wstydź się. Co mogę dla ciebie zrobić? Mamy ogniste czachy, pająki. Wybierz coś. Więc jak będzie? Ta róża mi się nawet podoba. A nie wolisz czegoś z pazurem? Może taka kobra? Och, nie jestem wielką fanką węży, ale niech będzie. Świetnie. Nie wiem, czy dam radę. Co jest? Przepraszam, trochę się denerwuję. Dobra, możemy zaczynać. No to jedziemy. Przepraszam. Zaraz się ogarnę. Daj mi chwilę. Do trzech razy sztuka. Dam radę. Nie, jednak nie. Dokąd to? I tak wróci. Wszyscy wracają. To nie był dobry pomysł. Może kolczyk? To chyba lepszy pomysł. Nie ruszaj się. Matko, jak to strasznie boli! Nie ma mowy! Ach, jesteś bardzo dzielna! Nie wierzę, że prawie dałam się na to namówić! I co ja teraz mam zrobić? Też bym chciała fajnie wyglądać. To bez sensu. Chyba, że... Chyba mam pewien pomysł! Gdzie one są? Aha! Moje naklejki z tatuażem! Właśnie tego szukałam! A to co? Spinacz też może się przydać. Zrobię z niego subtelny kolczyk. Tylko które wybrać? Kolczyk czy tatuaż? Najpierw odetnę małą końcówkę tego spinacza. Będzie z niego idealny kolczyk do nosa. Hejka! I co powiecie? To moja metamorfoza. Możemy iść dzisiaj z tobą? Teraz każdy będzie mi zazdrościć. Claire? Później pogadamy, dziewczyny. Właśnie, do później, dziewczyny. O, hej, Lexi. Jak ci się podobają moje tatuaże? Czy to jest tęcza? Patrz, ale nie dotykaj. Nadal trochę boli mnie ramię. Wiesz, od igły i w ogóle. A, wsik! Fu, obrzydliwe! Och, ale wstyd. Okej, zakowałam całą noc. Dam radę. No nie. Och, ale nuda. Nie jest tak źle. Lepiej nie marnować czasu. Psst, nie wierzę. Miles mnie dotknął. Hej, pomożesz mi? Ach, no nie wiem. Proszę, wynagrodzę ci to. Chyba się zdrzemnę. Claire, Claire. Hej, co słychać? Pomożesz? Ha, nie śpię. Hej, no weź. Musisz mi pomóc. No we, ale ty jesteś. Już wiem. Sama podkradnę jej odpowiedzi. Dobrze, że mam dobrego cela. To tylko rozgrzewka. O, niedobrze. Jakim cudem to poleciało aż tam? Co? Kto mi popsuł peru? Znaczy fryzurę? No. Co jest z tą łapką? Ach, kwiat mnie atakuje! Auć, czemu matka natura się na mnie mści? Przecież nic jej nie zrobiłem! Okej, tym razem się uda. Na bank. Serio? Nie wiem, o co ci chodzi. Mogłaś po prostu podać mi odpowiedzi. O nie! Nauczyciel się zaraz obudzi. Muszę dokończyć sprawdzian. A ja potrzebuję tych odpowiedzi. Spróbujmy jeszcze raz. Mam. No i patrz, co narobiłaś. Co to za hałasy? Co tu się dzieje? Ja nic nie zrobiłem. To jej sprawka? Wynocha z klasy! Ech, nie zazdroszczę. To nie fair. Trochę mi jej szkoda. La la la, uwielbiam chemię. Zaraz zaczynamy. Chwila, podejdźcie no tutaj. Coś nie tak? Niech no ci się przyjrzę. Moi uczniowie mają wyglądać idealnie. Żadnego błazeństwa na mojej lekcji. Wygląda w porządku. Skromny i schludny ubiór. Buty idealnie zawiązane. To mogę już usiąść? Jeszcze nie skończyłam.
jak twoje podkolanówki. Poniżej kolana i nieskazitelnie białe. Dobrze, żadnych zabrudzeń na butach i porządnie wypolerowany. Doskonały ubiór. Tak, trzymaj. Dziękuję. Policzy się do oceny na koniec roku? Co mamy tutaj? Teraz będzie ciekawie. No hej, jak tam? Wiem, wiem. Wyglądam deczko inaczej. Ale połączenie przednie. I co pani na to? Ewidentnie nie potrafisz dobrać stosownego ubioru. Nie rozumiem dzisiejszej młodzieży. Nie ruszaj się. Trzymaj. Wow, sporo tu różu. Guma. Zmyjmy ten szpecący makijaż. Ale ja lubię ten kolor. I pozbądźmy się tych świecidełek z włosów. Wyglądasz jak klaun. A to? Czy to psia obroża? Załóż to. Prawda, że lepiej? Co pani zrobiła? Nawet ja bym tego nie ubrała. Znaczy, wygląda świetnie. Też tak myślę? Jeszcze jedna rzecz. To jest ohydne. Masz jeszcze pluszaka do kompletu. Ale wstyd! Co pani ze mną zrobiła? Oby mnie tylko nikt nie zobaczył. Kto w ogóle kupuje takie ciuchy? Muszę zmienić szkołę. Ja uważam, że wyglądasz rozkosznie i przede wszystkim jak człowiek. Możesz usiąść. Co za zmiana, Lexi! Powinnaś częściej nosić ten kolor. Wyglądamy jak najlepsze psiapsiółki. Nie odzywaj się do mnie. Ach, dawaj tu lasa. Zabierz ode mnie te ręce. W życiu. Lepiej pójdę na lekcję. Wow, Miles świetnie dziś wygląda. Faktycznie. Hej, ja pierwsza go zobaczyłam. Zostaw mnie. Auć, to boli. Wracaj tu. Nie! Au! Zgubiłaś szkło kontaktowe? Hej, Miles, mogę się dosiąść? To jeszcze nie koniec. Zapłacisz mi za to, zobaczysz. Och, Miles, jesteś taki przystojny, znaczy zabawny. Jesteś taki zabawny. Zaraz, mam pomysł. Wiem, jak zwrócić jego uwagę. Ale nie do ust. Nałożę trochę szminki na piętę. Tyle wystarczy. Pora na przedstawienie. Och, co za ból! Co ta Lexi znowu kombinuje? Ha? Nic ci nie jest! Moja pięta, spójrz! Boli? Pomożesz mi? Ejdź, to nie wygląda za dobrze. Lepiej nie ryzykować. Wow, jesteś taki silny. Mój bohaterze! Okej, to jej się udało. Szkoda, że ja na to nie wpadłam. Gotowi na kolejną fascynującą lekcję? No pewnie! Wyśmienicie? Zaczynajmy więc! Wiedza to klucz! Klucz do prawdziwego skarbu! Hm? Co to za spanie na mojej lekcji? Lexi? Pobudka? Hej! Śpiąca królewno! Otwieramy oczka i uważamy! Dziękuję! Ależ ona jest irytująca! Tak lepiej! Tak więc fizyka! Jej moc otacza nas zewsząd! Bla, bla, bla! Schowam się lepiej za książką. Lexi, co ty robisz? Znowu śpi, prawda? Przeszkadzam ci w czymś, Lexi? Wow, niezły z niej śpioch. Ach, to pani znowu. Co to ja chciałam? Ach tak. A miałam taki piękny sen. Oczy same mi się zamykają. Może dzięki temu da mi spokój. Narysuję sobie oczy na powiekach. Wystarczą dwie małe kropki. Nawet się nie zorientuję. Może będę mogła spokojnie pospać. Lexi, budź się! Żarty sobie robisz? Zaraz to naprawię. Proszę nie robić takich głupstw. Ale ja nie chcę iść do szkoły. Zrób tak jeszcze raz, a oblejesz. Musi pani tak krzyczeć? Nie życzę sobie żadnego spania na mojej lekcji. Fizyka, niesamowita dziedzina nauki. Chyba dziedzina usypiania. To powinno zadziałać. Lexi jest dziś wyjątkowo skupiona na lekcji. Zaraz, coś mi tu nie gra. Lexi, czy ty mnie słuchasz? Chwileczkę, przecież ty nie nosisz okularów. Wiedziałam. Co pani znowu robi? Nie można nawet na chwilę przemknąć oczu. Konfiskuję je. A wracając do niesamowitego świata fizyki, patrzcie uważnie, to wam się spodoba. Wow, to faktycznie fascynujące. Widzicie? To proste. Niech pani trochę zwolni, nie nadążam. Rozumiecie? Nie.
Claire? I po co ja się staram? Claire, powiedz coś! Tylko nie to, to już czwarty raz w tym tygodniu. Jest tam kto? Juhu! Hej, słyszysz mnie? Wiem, że mnie słyszysz. Pewnie masz namalowane oczy, co? He? Już dzwonek? Papasie! Czekajcie! Nie! Jeszcze nie skończyłam! To fizyka! Musicie ją znać! Nie idźcie! Och, co za dzień! To będzie dobre. Szafce jest ogromny pająk! Ha! Powinnaś siebie teraz widzieć! To twoja sprawka? Ach, obrzydlistwo! Dlaczego? Bo to śmieszne, dlatego! Hej, słyszeliście? Nastraszyłam tą kujonkę! Czemu ona musi być taka okropna? Już ja jej pokażę! Hej, Lexi! To nie było miłe! No i? Żądam przeprosin! Lepiej uważaj na słowa, albo będziesz mieć kłopoty! Nie boję się ciebie! Och, czyżby? Na pewno chcesz w to brnąć? Co? Nie! To bitwa na taniec! Ach tak, niech będzie! Zaczynajmy! Ostrzegam, jestem naprawdę dobra! Czaj te kocieruchy! Umiesz tak? To chyba miał być taniec, a nie rozgrzewka! O, będzie się działo! Wow! Nie masz ze mną szans! Już przegrałaś! To raczej ty przygotuj się na porażkę! Ta, akurat! I co powiesz na to? Mogę tak codziennie. Ach tak, no to spróbuj nadążyć. Old school, mówi ci to coś? Cóż za pojedynek. O, wow! I co powiesz? To wszystko, na co cię stać? Kończę z tobą. Patrzcie, oszalały. Woohoo! Uważaj! Ty też widzisz te nietoperze? Co? Nie, tylko ładne ptaszki. To musiało boleć. Jesteś beznadziejna! Z drogi! Hej! Przyszedłem na imprezę! Muszę cię zeskanować. Rany! Jaki on jest bajeczny! Podejdźmy do niego! Jejku, co za ideał! I jak on bosko pachnie! Sprawdzę tylko twój status. W porządku, możesz wejść. Miłej zabawy! My też chciałybyśmy wejść do środka? Muszę was najpierw zeskanować. Ta, zobaczmy jak będzie z tobą. Proszę bardzo, już nie mogę się doczekać. Cóż, możecie zapomnieć. Żadna z was nie wejdzie do środka. Takich jak wy tu nie wpuszczamy. Proszę stąd odejść. Och! No i dobrze. I tak nie chciałyśmy tu wchodzić. Dasz wiarę, że nas nie wpuszczono do tego klubu? To jakaś kpina. O rany! Widziałaś te swoje nogi? Teraz się nie dziwię, że nas nie wpuścili. Wyglądasz jak goryl. Co ty pleciesz? O nie! Kompletnie zapomniałam się ogolić. Ale dżungla! Błagam, pomóż mi z tym. Zapłacę ci. 20 dolców? Nie ma sprawy. Do dzieła. Dobra, wosk już się rozgrzał i można go nakładać. Jestem gotowa. Zacznijmy od moich pach. Wow, nie żartowałaś, widzę. Ale wosk rozprawi się z tym w trzy miga. Przyda się tu solidna porcja. Niech to zastygnie, a ja w tym czasie nawoskuję twoje nogi. Będzie z tym sporo roboty, bo wyglądasz, jakbyś ich nigdy nie goliła. No, a teraz pora na dziurki w nosie. Jesteś pewna, że to dobry pomysł? No pewnie, wiem co robię. Ale lepiej zakryć to na wypadek, gdyby bolało. Ja zasłonię uszy, żebym nie ogłuchła od twojego krzyku i możemy ściągać wosk. Cap. Cyk. Cyk. I ostatni. Bach. Wow, sporo miałaś tych włosów. Jak sądzisz? Halo? Wszystko w porządku? Zastygła czy co? Nic nie słyszę. Chyba nawet nie pisnęła. Czekaj, wyjmę już ci to z ust. O nie! To chyba tornado! Jej wrzask chyba zaraz spowoduje lawinę! Przestań! Uff, od razu lepiej! Ojej, masz teraz taką gładką skórę!
Masz rację. Ani śladu po włosach. Ale rany, jak to bolało. Ach, właśnie sobie zdałam sprawę, że ja też mam mały problem z owłosieniem. I do tego monobrew. Czekaj, wiem, co zrobię. Trzymaj, ja płacę, a ty pomożesz mi z woskowaniem, okej? Wosk? O nie, ja mam znacznie lepszy pomysł na depilację włosów twarzy. No dobrze, zaczynaj więc i miejmy to z głowy. Się robi. To nie powinno zbytnio boleć. Masz rację, prawie nic nie czuję. O kurka. I co teraz? Już skończyłaś z brwią? Super! Tak, muszę tylko zrobić małe poprawki. Wszystko pod kontrolą. Dobrze, że mam pod ręką klej. Myślę, że to załatwi sprawę, bo jak nie, to ona mnie zabije. To chyba było gdzieś tu. Uff, nareszcie gotowe. Możesz założyć okulary. Dzięki! Dobrze jest mieć znów dwoje osobnych brwi. O, czekaj! Wciąż jednak mam te włosy nad ustami. Nie chcę być wąsata. Bez obaw. To urządzenie poradzi sobie z nimi równie dobrze. Ha, włosów się pozbyłyśmy, ale wciąż mam te paskudne pryszcze. Trzeba będzie sięgnąć po moje pudełko z kosmetykami. Ojej! Ile to ciekawych rzeczy! Hej! Niektóre z nich są moje. Oddawaj! Nie! Potrzebuję ich! Ja byłam pierwsza! Dobra, weź je sobie. Ale ja biorę to. Tak! Złota maska kolagenowa. To powinno rozwiązać mój problem. Ach tak, a ja mam... No, w sumie to nie wiem, co to jest. W środku jest jakiś płyn. Ach, czekaj! To spieniacz. Dodam tu trochę żelu do mycia twarzy. Tyle wystarczy. Teraz trzeba nałożyć tę część z powrotem i naciskać od góry, by żel zaczął się pienić. To działa! Udało mi się. Haha, ale to jest fajne. Świetna ta pianka. Mogę teraz nałożyć ją sobie na twarz. Wmasuję ją w skórę. To powinno ją nawilżyć. Jest jej całe mnóstwo. Mogę użyć całkiem sporej porcji. Pora na moją maseczkę. Ach, muszę przecież zdjąć okulary. To zdecydowanie poprawi moją cerę. Dobra, jedna połowa już jest. Teraz pora na tę dolną. Muszę tylko ją dobrze przypasować i... Gotowe! Wystarczy zaczekać, a skóra powinna stać się nieskazitelna. Okej, pora ją zdjąć i sprawdzić rezultat. Czuję, że będę wyglądać niesamowicie. Zaraz. Co się stało? Co jest? Nie poddam się! Muszę z powrotem nałożyć maskę. Może nawet więcej niż jedną. To jest ten sekretny sposób, o którym mało kto wie. Uff, o wiele lepiej wygląda z tą maską na twarzy. Już chyba pora zmyć tę piankę. No, przyznam, że czuję się świeżo, a moja skóra jest gładka. Wyglądasz ślicznie. Ja też już chyba zdejmę tę maskę. Zaraz, nie schodzi. Przykleiła się? Pomocy? Nie mogę zdjąć jej z twarzy. Dobra, zaraz ci pomogę. Uff, faktycznie się przessała. Ojej. I jak? Jest lepiej niż przedtem? Zdecydowanie lepiej, aż promieniejesz. Wow! Czekaj, coś jest nie tak. O nie, moje brwi! Zniknęły mi brwi! Nie mogę przecież tak wyglądać! Ajdź, no wygląda, że faktycznie brakuje ci brwi. Chyba trzeba będzie je narysować. Dobra, niech będzie. Co ona tym razem robi? O, ułamał mi się paznokieć. Ha, wygląda na to, że wkłada wszystko do blendera. Wow, ale czad! Niezłe urządzenie. O kurczę, kolejny paznokieć. Ha, nieważne. To ma być coś do jedzenia lub picia, czy może coś innego? A, to napój. Rany, to chyba będzie zbyt pikantne, by to wypić. No i kolejny. No cóż. Koleś, myślisz, że ze mną wygrasz? Przeliczysz się. Co jest? Skąd tu się wzięły te wszystkie paznokcie? Serio? Czy ona rzuca sobie tak po prostu paznokciami? O nie, nie ma mowy. Nie pozwolę na to. Tak, proszę o natychmiastową przesyłkę. To nagły wypadek. Dobra, mam nadzieję, że niebawem tu będzie, bo nie zamierzam długo czekać. Nie wierzę, że ona mi to robi. Co za brak poszanowania dla innych. Hej, oto twoja paczka. Miłego dnia, czy jakoś tak. Dobra, jest już, zobaczmy. Papa taśmo. Jest, to jest dokładnie to, czego chciałam. A nawet lepiej. Świetnie. Hej, Olivia, mam coś dla ciebie. Na co czekasz? To na twoje paznokcie. Paznokcie? Naprawdę? Tak się cieszę. Odsunę tylko tego laptopa i zabieram się do roboty.
czyli wkładam palec tutaj i naciskam, tak? Ojej, jaki ładny kolorowy lodzik! To najlepszy manikur, jaki w życiu miałam! Szczególnie, że to moje pierwsze! Pora zrobić resztę paznokci! To takie proste! Wystarczy naciskać guzik! Teraz mam idealnie udekorowane paznokcie! Wow, wyszły niesamowicie! Świetna robota! Wiesz co? Chyba sama tego spróbuję! Miłej zabawy! Zobaczmy! O, mogę wybrać sobie spośród różnych obrazków! Spróbuję ten i zobaczę, jak wyjdzie! Tak! Właśnie o to mi chodziło! Idealnie pasują do mojego stylu! Wow! Twoje paznokcie wyglądają czadowo! Co nie? Obie mamy teraz przepięknie zrobione pazurki! Zrobię sobie fotkę, żeby to uwiecznić. Wstawię je na Insta, żeby moi znajomi mogli zobaczyć. He? Co ten koleś tu robi? O, to jest zdecydowanie mój kolor! Hej, znasz tego gościa? Nie wiedziałem, że robienie manikur to taka wspaniała zabawa! O, wybaczcie, ja już może pójdę. Uwielbiam oglądać filmiki i podjadać ulubione przekąski. Ups, przepraszam. Chyba mam coś między zębami. Sprawdzę w lusterku. O rany, ja naprawdę mam takie żółte zęby? Ajć, wyglądają okropnie. Muszę coś z tym zrobić. Zaraz znajdę rozwiązanie w internecie. Ha, okej, rozumiem już. Potrzebuję tych kolorów. Tylko skąd je wziąć? Ach, już wiem. Tak, cukierki o tropikalnym smaku. W dodatku są przepyszne. Muszę tylko znaleźć te w odpowiednim kolorze. Mam! Teraz pora na kolejny krok. Użyję moździerza, by je dobrze zetrzeć. No i proszę! Spójrzcie, otrzymałam biały proszek. O to właśnie chodziło. Dobrze, tyle wystarczy. Pora na szczoteczkę. Po tym wszystkim powinnam mieć śnieżno-białe zęby. Pora porządnie je wyszorować. Ha! Nie wierzę, że znalazłam swoją starą lalkę z dzieciństwa. Ha? Zaraz! Nigdy wcześniej tego nie zauważyłam. Ma takie różowiutkie usta. A ja? Nie. Ha, może to doda mi uroku. Warto spróbować. Ta gumka powinna mi pomóc. Trzeba tylko naciągnąć i... Jest! Teraz moje usta powinny zrobić się czerwieńsze. Trzeba tylko poczekać. Ach, zęby wyczyszczone i bieluśkie. Zobaczmy. O tak, co za różnica. Koniec z żółtymi zębami. Teraz mogę nałożyć czerwoną szminkę, by je jeszcze ładniej wyeksponować. Czerwony o wiele bardziej pasuje do białego. Dobra, chyba już wystarczy. Lepiej już to zdejmę. Na pewno wygląda super. Jestem genialna, a to było przecież takie proste. Hm? Ja też chcę takie. Moją szminkę? Zapomnij. A niech to, ale ona jest. Chwilka. Chyba mam pewien pomysł. Muszę tylko coś stąd zabrać. Jest. Słomka nie będzie mi potrzebna. Mam tu swoje pastele. Muszę tylko wybrać odpowiedni kolor. Bubblegum Rouge. Super! Teraz przetrę ją o gwint tej butelki. Następny krok to przycisnąć ją do ust. Dobrze, to powinno załatwić sprawę. Udało się! Teraz też mam czerwone usteczka. Zupełnie jak ta lalka. I wcale nie musiałam używać tej głupiej szminki. Nie mogę przestać myśleć o tym chłopaku spod klubu. I tak właściwie to ten plakat powinien wisieć po mojej stronie pokoju. Hej! Co ty wyprawiasz? Nie masz prawa go sobie przywłaszczać. Może właśnie powinien tutaj wisieć. Nie! To jest jego miejsce? Pogódź się z tym. A właśnie, że tu. Łapy precz! Nie, to ty zabieraj łapska, złodziejko. Jesteś okropna! Oddawaj go natychmiast! Puszczaj! On nie chce wisieć na twojej zapchlonej ścianie! Nie! Podarłaś go! To twoja wina! Za mocno szarpałaś! Nie wierzę, że to się stało! I do tego fryzura mi się popsuła! Ale wiem, jak to naprawić! Zobaczmy! To musi gdzieś tu być! Nie, nie chodzi o tego banana! Gdzie to jest? I skąd to się wzięły te serpentyny? Ich też nie potrzebuję. Co jest? Ona zwyczajnie rzuca we mnie swoimi rzeczami. O, jest! Nareszcie znalazłam! I baterie wciąż działają. Muszę tylko przewlec włosy przez tę dziurę. Teraz wystarczy wcisnąć guzik, a urządzenie wykona całą robotę za mnie. Spójrz, jakie ładne. Ale trzeba je spleść mocniej. Od góry do dołu, by były dobrze pokryte. No, a na koniec założę koralik. Wow! Wygląda wspaniale!
Ja też muszę zrobić coś z włosami. Włożę te serpentyny do szklanki z wodą. Teraz wymieszam, aż się kompletnie rozpuszczą. Super! Mogę teraz zamoczyć w niej włosy. Zacznę od tego kosmyka. Musi być cały zanurzony. Wow! Jaki ładny róż! Uwielbiam moją nową fryzurę! Jest ekstra! O tak! Wyglądam teraz o niebo lepiej! To była dobra decyzja! Wow! Wow! Jakie ekstra pasemka! Wyglądasz świetnie! Prawda? Różowy to zdecydowanie mój kolor. Pasuje mi do karnacji. To taki łatwy i skuteczny sposób. Wiesz co? Wyglądamy wspaniale! Przebieramy się? Dobry pomysł! Załóżmy nasze sukienki. To się dopiero nazywa metamorfoza! Ta sukienka pasuje na mnie jak ulał! Ja nawet mam na sobie obcasy! Czekaj, zdejmij okulary, żeby nie przysłaniały ci twarzy. I na co nam był ten plakat? To jemu szczęka opadnie, gdy nas zobaczy. Tam jest. O rany, zauważył nas. Uśmiecha się. Nasz wdzięk go zauroczył. Pewnie zaraz tu przyjdzie zapytać nas o numer telefonu. Zaraz. Kto to jest na tym zdjęciu? Przestań się mazać. Jest mnóstwo innych przystojnych facetów. Chodź. Pora wstawać. To będzie udany dzień. Dobry strój to połowa sukcesu. Tak, wyglądam znakomicie. Nie cierpię poranków. Mniejsza może być. Muszę ogarnąć te włosy. To ja rozumiem. Wygram to starcie. Zobaczymy. Dobrze. Książka przygotowana. Można iść na lekcję. O nie, spóźnię się. Drogi, lekcja się zaczyna. O, czemu nie? I po deskorolce. Udało się! Lepiej ją oddam. No hej, cieszę się, że wróciłaś. Zabawne. Nikt nie widział, prawda? O nie! Kolejna przeszkoda! Tak łatwo się nie dam. Czy ona jest jakimś pająkiem? Udało się! Niech to! Sznurówka! Klasa jest tak blisko! Ale nie mogę tego zignorować! To bardzo niebezpieczne! Spokojnie, już kończę! Okej, już się nie przewrócisz! Przepraszam za spóźnienie! To się już nie powtórzy! Obiecuję! Błagam o wybaczenie! Przyszłaś na czas. O, to wspaniale! Bardzo mnie to cieszy. No dobrze, moi drodzy. Zadzwoń później. Ha! Spóźniłaś się. No, i co z tego? Nie cierpię się uczyć. W końcu spadam stąd. Nikt nie patrzy? Może uda mi się jakoś zjeść cukierka? Takie małe co nieco. Głodna jestem. Też bym coś zjadła. A ta co wyprawia? Nikt nie patrzy. Teraz albo nigdy. Aż sama zgłodniałam. Tak. Uwielbiam Pringlesy.
Co to za odgłosy? Ech, no jasne. Co? Nie waż się. Dobrze, że wzięłam dużą paczkę popcornu. Pora na grilla. Dość tego! Co ty wyprawiasz? Ma mi pani coś do powiedzenia? Nie. Wszystko w porządku. Tak myślałam. No, przepraszam. Poczęstuję resztę, jeśli pozwolisz. Proszę, smacznego. I dla ciebie? Każdy dostał porcję? Super. Okej. Na co się gapisz? Na nic. Muszę się przygotować do testu. To mój ołówek do angielskiego. A ten jest do testu. Dzięki niemu zawsze dostaję szóstkę. Dobrze, zaczynamy. Hej, to moje miejsce. Chyba nie. Spóźnialscy nie mają prawa wybierać ławki. Dobra. Dzisiaj test. Kurka, nie przygotowałam się. Oj, podchwytliwe pytanie, ale znam odpowiedź. Nie mam nawet ołówka. Nie znam żadnej odpowiedzi. Dobrze, że ona się nauczyła. O, nie ściągaj! Muszę się bardziej postarać. Żartujesz sobie? Nie pozwalam! Wiem, jak chronić swoje odpowiedzi. Zbudowała wokół siebie fortecę. Świetnie. I co teraz? Zaufam losowi. Okej, odpowiedź E. I kolejne pytanie. Kurczę, kostka mi upadła. Zniknęła. Dobrze, że mam zapasową. Och, skąd to się tu wzięło? Okej. Chyba czas na większy kaliber. Tej na pewno nie zgubię. Oj, zepsułam jej książkowy zamek. Dosyć tego. Ty i ty, wynocha. Z przyjemnością. I tak bym oblała. Ale ja chciałam napisać ten test. Dobra, moja ulubiona lekcja. Nie wierzę, że dostałam karę. Nawet nauczycielka się obija. Siema! Tak myślałam, że cię tu zobaczę. To nie fair! Ja tu nie basuję! Co? Na ławce jest pajęczyna! Och, muszę ją wyczyścić. Może być. O, wow. Ale przystojniak. Wygląda na łobuza. Ślicznotka się zakochała. Ładnie dzisiaj wyglądam? Chyba tak. Może? Ha! Wpadłam na pomysł. Nigdy na mnie nie zwrócił uwagi. Pst, to ja. Chodź ze mną. Chodź poważnie. Pomogę ci. Ten pokój przyprawia o dreszcze. Trzymaj. Przymierz to. To? A może to? Na pewno coś wymyślę.
O tak, o to mi właśnie chodziło. Chodź, masz chłopaka do poderwania. Patrz, tam jest. Łobuz na horyzoncie, bierz go. Okej, oby tego nie spaprała. Hej! Jesteś tu nowa? No, hej! Za mała. Muszę wziąć większą lornetkę. Odbywaliśmy ostatnio razem karę. Dobrze ci idzie. Puść mu oczko. Okej, łatwizna. Zadziałało! Odmrugał! Co? Skąd się wzięły te muchy? Tak! Patrz na to! Uwzięły się na mnie! Wow! Robi się dziwnie! Za dziwnie! Nara! Nic ci nie jest? Uderzyłaś się w głowę? Chodź, pomogę ci wstać! Dałaś z siebie wszystko! Przynajmniej się zaprzyjaźniłyśmy! Ale nudy w telewizji! Wow, a co to takiego? Chcesz mieć nieskazitelną skórę? Owszem, pragnę! Dzięki tej masce twoja skóra będzie promienieć! Wystarczy nałożyć ją na twarz i pozwolić jej działać! Do tego świeci jak na dyskotece! O rany, muszę to mieć! Zadzwoń już teraz i nie przegap okazji! Serio, wykręcaj numer! A żebyś wiedziała, pani prezenterko! Z tym chyba może być problem! Czemu to zawsze mi się przytrafia? Wiem, sama zrobię sobie taką maskę! Mogę przecież użyć stare gadki babci. Muszę je tylko trochę przerobić. Muszę się skupić. Wygląda dobrze. Przymierzmy. Czuję się, jakbym napadała na bank. Ale moja skóra jest gładziutka. Chyba działa. Dobrze jest sobie czasem dogodzić, wiesz, o czym mówię? Ta, wiem. W końcu codziennie piłuję i maluję paznokcie. Bez przerwy. I myślisz, że ktoś to docenia? Skąd? Mam dla ciebie idealny kolor. Będzie wyglądał świetnie. I idealnie zgra się z twoją cerą. O tak, perfekcja. To jedno z moich najlepszych dzieł. To powinno znaleźć się w jakiejś galerii. Jeszcze kilka dodatków. No bo o to w tym wszystkim chodzi, nie? Długo jeszcze? Skarbie, nie pospiesza się prawdziwego artysty. No i gotowe. Co to ma być? No nie wierzę. Wiem, robi wrażenie, co? Żartujesz sobie ze mnie? Obrzydlistwo. To jakaś kpina. Lokaj. Pani na mnie wrzeszczała? A ten skąd się tu wziął? Spójrz tylko, zrób coś z tym. Ten gagatek jest za to odpowiedzialny? Jesteś skończony. Pójdę tam, gdzie moja praca będzie doceniana. Świetnie. Praktyki dla klaunów są drzwi obok. Niewiarygodne. Proszę się nie przejmować. Ja to naprawię. Zaczynamy. Najpierw musimy się pozbyć tych udziwnień. Tak lepiej? Teraz przyda nam się mała pomoc. Ten gadżet będzie jak znalazł. A co to jest? Proszę uważać. Najpierw wybiera się obrazek, a następnie można go odcisnąć na paznokciu. Wow, super! Zobaczmy. Tu wciskamy guzik. Wow, to jest wspaniałe! Uwielbiam to. Teraz zrób resztę. Czyż technologia nie jest wspaniała? Czuję się, jakbym żyła w przyszłości. Mogę tak cały dzień. Zaczynam powoli tego żałować. Nie śpię. To najlepszy manikur w całym moim życiu. A to wszystko dzięki tobie. To już chyba wszystkie. Jej, jakie śliczne. Wygląda pani przepięknie. I pomyśleć, że dzisiaj chciałam cię zwolnić. Zaraz? Że co? Zwolnić? Hej, poproszę taki sam manikur. Zamknięte. Zawsze to samo. O, a co to? Może jednak będę mieć ten manikur? To moje? Łapcie przy sobie. Co to za jeden? No cóż, przynajmniej trafiła mi się darmowa guma. Jednak nie jest aż tak źle. Chciałam tylko ładnie wyglądać. To nie fair. Zaraz. Chyba mam pomysł. Mogę użyć tej folijki. To się może udać. Złożę ją w pół, a następnie przetnę nożyczkami. Zacznę od jednej strony. Wytnę tylko niewielki kawałek, a kiedy ją rozłożę, otrzymam kształt małego serduszka. To będzie mój szablon. Przyłożę go teraz do paznokcia i pomaluję lakierem. To proste i nic się nie brudzi. Teraz powoli zdejmę folię. Wow, wygląda super! W końcu mam ładne paznokcie.
To był świetny pomysł. Jestem taka mądra. Ble, ohyda. Uch, no może nie zawsze. Dobrze, że nikt mnie nie widział. Najważniejsze, że pazurki są zrobione. Już nie mogę się doczekać nowej fryzury. Ach tak, trzeba się zeskanować. Ten salon jest bardzo ekskluzywny. Nie wpuszczają tu byle kogo i dlatego jest dla mnie idealny. Lexi, jak dobrze cię widzieć. Ciebie również. Dzięki za umówienie wizyty. Zaraz przyjedzie krzesło. W sumie to robot. Wiesz, technologia i tak dalej. Fajnie. Czuję się, jakbym była w jakimś parku rozrywki. Obym tylko nie zwymiotowała jak ostatnio. To co dziś robimy? Chcę spróbować czegoś zupełnie nowego. Wybierz coś. To nie mój styl. To też nie. O, to jest ciekawe. Ale chyba też nie dla mnie. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. O, to mi się podoba. Niech będzie to. Doskonały wybór. Wezmę tylko potrzebne przyrządy. Zaczynamy? Będziesz zachwycona. Bierzmy się do roboty. Ten gadżet robi idealne warkoczyki. Wystarczy włożyć do niego kosmyk włosów, a reszta zrobi się sama. Teraz zostaje tylko związać końcówki. Wygląda fantastycznie. Lecimy z pozostałymi włosami. Co ja bym zrobiła bez tego urządzenia? Pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Wow, podoba mi się. Dodajmy jeszcze nieco błyskotek. Wspaniale. Wystarczy nacisnąć guzik, a klejnocik przyklei się do włosów. To najnowszy krzyk mody. W końcu kobiety mają słabość do diamentów. Wow, jesteś genialna. Jak ty to robisz? Uwielbiam tę fryzurę. Wielkie dzięki. Cała przyjemność po mojej stronie. A co tam się dzieje? Wow, ale ekstra. Nie mogę się doczekać, żeby się wszystkim pokazać. Ale z niej szczęściara. Mnie nigdy nie będzie stać na wizytę w takim salonie. Chyba mam lepszy pomysł. Pora na nową fryzurę. Będę potrzebowała tych spinaczy. Muszę usiąść pod suszarką do ubrań. Następnie wezmę niewielki kosmyk włosów i owinę go wokół tego druta. Muszę pamiętać, żeby przelegał. Teraz przytrzymam włosy spinaczami. I druga strona. To całkiem proste. Muszę teraz chwilkę zaczekać. Chyba wystarczy. Mogę zdjąć spinacze i rozpleść włosy. Moje piękne loki gotowe. I wcale nie musiałam iść do fryzjera. O, cześć Hazel. I jak ci się podoba? Świetnie. Co powiesz o mojej? Wow, kto ci ją zrobił? Zaczynamy dzisiejszą lekcję. Pamiętajcie, higiena ust jest bardzo ważna. Nikt nie chce mieć nieświeżego oddechu. Bierzcie szczotkę i szorujcie. To proste. A teraz wy. I pamiętajcie, wróżka zębuszka ma was na oku. O, całkiem ładnie mu w tej kiecce. Dzięki temu nowemu gadżetowi moje zęby będą błyszczeć. To bardzo proste. Wystarczy wycisnąć nieco pasty. Tyle wystarczy. I włożyć do buzi. Teraz pozostaje tylko je włączyć. Urządzenie zrobi całą resztę. Przynajmniej Lokaj nie będzie musiał tego robić. Wow, ale ekstra. Gotowe? I jak tam mój uśmiech? Może dodam mu jeszcze nieco blasku? To się nazywa powalający uśmiech. To może być trudne. Lepiej wezmę się za szorowanie, ale najpierw muszę coś zrobić. Dobrze, że można wyciągnąć sobie szczękę. Tak jest łatwiej. Przynajmniej dobrze widzę, co robię. Kurczę, ale ja mam żółte zęby. To chyba nic nie daje. I co ja teraz zrobię? Chwila. A może mogłabym użyć tego korektora? W końcu jest bielusieńki. Nikt się nie zorientuje. Pomaluję nim moje zęby. Zakryję ten okropny żółty kolor. No i nie trzeba nic szczotkować. Teraz wystarczy poczekać, aż wyschnie. Wow, ale białe. Teraz mogę je włożyć z powrotem. No i zobaczmy. Jej, jakie bielutkie. Pora się szeroko uśmiechnąć. Proszę samemu zobaczyć. Wow, ale ty masz białe zęby. I jeszcze te klejnociki. Piękny efekt. Wspaniale. Jestem naprawdę pod wrażeniem. No dobrze, Hazel, twoja kolej. Tu też mamy przepiękny uśmiech. Wspaniała robota, dziewczęta. Uff, całe szczęście, że się udało. Lepiej zapiszę temat lekcji. Dobrze mieć wszystkie notatki. Pewnie to będzie na egzaminie końcowym. O nie, coś jest nie tak. Uch, źle to napisałam. No nic, zamarzę to korektorem. O nie, pusty. Ale nie szkodzi, wiem jak sobie poradzić. Uch, czy ja dobrze widzę? Co ty wyprawiasz? Spisuję notatki, działa. Może pan mówić dalej. I po to zakładałem spódniczkę. Brawo.
Tato! Julie! Spójrz na moją twarz! Och, wiem. Zaraz wracam. Poczekaj tu na mnie. Okej, wróciłem i mam rozwiązanie. Sprawdźmy, czy strzykawka wyciągnie twoje pryszcze. O, niestety nie działa. Nie mogę tak wyjść z domu. Ja się jeszcze nie poddaję. O, nie, nie, nie. Ha, mam cię. Nie, żartowałem. Spróbujmy z pałeczkami. Siedź nieruchomo i daj mi spróbować. Kurczę, to też nie działa. Może nie ma nadziei? Nie, jeszcze nie skończyłem. Ta linijka nam pomoże. Okej, zmierzyłem je. Teraz pora na pęsetę. O rany, to naprawdę ciężki przypadek trądziku. Co za życie! Nic gorszego nie mogło mi się przydarzyć. Ta, niezła zagwostka. Słyszałam, że masz problem z trądzikiem. Mam dla ciebie rozwiązanie. Zobacz. Te plastry na wypryski szybko wyczyszczą twoją skórę. Wystarczy przykleić jeden na każdy pryszcz. Po jakimś czasie możesz je zdjąć i cieszyć się czystą cerą. Wow! Moja twarz znów wygląda normalnie. Nie ma za co. Jest! Muszę to trochę mocniej pociągnąć. Jest! Tylko dobrze wyceluję. Idealnie. Co masz na swoje usprawiedliwienie? Nie, nie chciałam tego zrobić. Zero litości, a masz, haja! Ach! Wow! Patrzcie, jakie to mięciutkie. Jakby mój pokój był pełen chmur. Co jest? Co tu się dzieje? To miejsce to jeden wielki bałagan. Co? Czy to sprawka Julie? Hej, tato! To niedorzeczne. Chyba lepiej zacznę sprzątać ten bałagan. No dobrze, podniosę te kwiaty i odstawię je na miejsce. Skąd tu tyle papieru? To nawet nie jest zabawka. Książki na podłodze? W tym domu tak się ich nie traktuje. Ha? Samochodzik? No to chyba jakieś jaja. Przepraszam, tato, nie widziałam cię. Och, nie wytrzymam z nią. Hej, sekunda, wpadłem na genialny pomysł. Mam samochodzik i miotłę, połączę je ze sobą. Gumki powinny wystarczyć. Potrzebuję jeszcze tych kołków i taśmy klejącej. No dobrze, zaczynamy. Najpierw gumka. Owinę nimi przednie koła w ten sposób. Później umieszczę kołki na mastę samochodu i przykleję je taśmą. Czas dodać najważniejszą część, moją miotłę. Gumki, którymi wcześniej owinąłem koła, przytrzymają miotłę. Gotowe. Szczotka od miotły zabezpieczona. Wata, wata, wszędzie wata. O, tata. W nogi. Nie, nie, nie. Siedź sobie. Wszystko w porządku. Patrz, co mam. Miotła sterowana na pilota. Wysprząta całe mieszkanie. O tak, patrz na nią. Widzisz, jak zasuwa? I ile ma mocy? Wspaniałe. Chyba skończyłem. Wow, to najbardziej odjechana miotła, jaką w życiu widziałam. Jest taka gładka i... Och! Gdzie ona jest? Julie? Hej, tato! Słyszałam, że wołałeś, więc przyszłam. O, trochę się spociłaś. Zaczekaj, wytrę cię. O, tu jest. Po prostu... Och! Tak, straszny dziś upał, ale mam dużo do zrobienia. Stój, Julie, wytrę ci twarz. Och, bardzo się cieszę, że smakują ci płatki. Tak, są przepyszne. O, Nutella! Na pewno trochę sobie zjem. Ło, strasznie buźkę ubrudziłaś. Zaczekaj chwilę. O, co? Kiedy tak nabałaganiła? Pyszne! Kocham czekoladę. Na, małpka cię pocałuje. Smak! Okej, skarbie. Małpko, jesteś moją ulubioną. Ach, nie! Co? Tato, pomóż jej! O nie, będzie musiała wydmuchać nos. Musi tu coś być. O, ta rolka papieru to dobre rozwiązanie. Zaraz, co? Wysmarkała się w moją koszulkę. Ohyda! Zawsze ucieka albo robi bałagan, zanim zareaguje. Chwileczkę, chyba wpadłem na świetny pomysł. Okej, mam rolkę papieru toaletowego. Oderwę trochę papieru, a teraz zacznę go składać i rolować. Już! Teraz będę potrzebował nożyczek. Przetnę to na pół. O tak, czas na ten kawałek kartonu. Przyda się linijka i nożyk, bo muszę przyciąć karton w kilku miejscach. Dzięki linijce zrobię proste nacięcie na kartonie. Wystarczy. Wezmę ten kawałek i potnę go na cztery równe części.
Wezmę tę małą słomkę i owinę wokół niej kartonowy kwadracik. Okej, wracamy do mini rolki papieru. Wspaniale! Mamy malutki egzemplarz, a tu taki mały uchwyt. Zawieszę na nim papier toaletowy. Szybko dokończę i tada! Mam dwie rolki papieru. To jeszcze nie koniec, bo tak naprawdę to kolczyki. Nie mogę się doczekać, aż dam je Julie. Proszę, skarbie, teraz będziesz miała chusteczki zawsze pod ręką. Widzisz? Wystarczy, że trochę oderwiesz. Och, wow! Mam śmieszne kolczyki! Hej, ubrudziłam buty! Urwę trochę papieru z kolczyków. Tyle wystarczy. Teraz mogę wyczyścić buta. I już, jak nowy. A psik! Pora stąd wyjść. Hej, ktoś zużył cały papier. O nie! Tato! Przynieś mi więcej papieru! Co? Julie, pamiętaj o kolczykach! One ci pomogą! Twoje kolczyki! Kolczyki! He? Kolczyki? Racja! Zapomniałam o nich! Mogę użyć papieru z moich kolczyków! Położę jajko na ręczniku. Potrzebna mi lampka i zegarek. Budzik nastawiony, wystarczy siedzieć i patrzeć. Dalej, grzej się. Spać mi się chce. Zamknę na chwilę oczy. O! Moje jajko! O! Jeszcze się nie wykluło. Ta sałatka wygląda pysznie i za chwilkę ją zjem. Czegoś mi tu brakuje. O, już wiem czego. Jajka! Jajka pasują do wszystkiego. Obiorę to jajko. Jest puste? Mamo! Mamo! To było moje jajko! Och, okej. Złożę je z powrotem. Patrz już dobrze. Nie! Jest zepsute! Zniszczyłaś moje jajko! Zaczekaj, naprawię je, przysięgam. Użyję trochę taśmy. Widzisz, jak nowe, żadnych pęknięć. He, zepsute! Czekaj, Miles, mamy więcej jajek. Naprawdę? Skończyły się? O nie! Nienawidzę cię, zniszczyłaś mi jajko! Stój, zaczekaj. Bardzo się tym wszystkim przejął. Hej, chwileczkę, myślę, że mam pomysł, który może zadziałać. Zacznę od tej wytłaczanki. Wyłożę ją plastikową folią. Potem wleję do wytłaczanki trochę wody. Wygląda dobrze, ale potrzeba tu czegoś jeszcze. Sorki Miles, ale potrzebuję tych żelków. Okej, te żelki powinny się tu sprawdzić. Spójrzcie, jakie mięciutkie misie. Włożę kilka żelków w każde wgłębienie wytłaczanki. Okej, teraz je zamrożę i gotowe. Patrzcie na te lodowe jajka. Miles, patrz, co dla ciebie mam. Wow, patrz na te jajka, ale super. Wow, ale gładkie, podobają mi się. Patrz na to. Wezmę szklankę wody, włożę do niej jedno z jajek. Widzisz, jajka z lodu? Schłodzą ci wodę. Okej, mam mój zegar, lampę i miskę. Dobrze, jajko, do roboty. Jej! Więc, Miles, możesz... Och! No tak. Matko, zaraz się spóźnię. Muszę lecieć. Mam twoją nogę. Miles, skarbie, puść mamusię. Haha, mam cię, nigdzie nie pójdziesz. Hej, Miles, patrz, co mam. Ciasteczka. Ciasta! Jej, chcę je! Może teraz uda mi się stąd wyjść? Tak, ciastka. Położę je tutaj. O, zjeść je czy zaczekać? Nie wiem. Zjem je teraz. O, ale jeśli zjem je teraz, to nie będę miał na później. A później też będę chciał. Okej. Mogę je powąchać. O, ładnie pachną. Muszę zjeść je teraz, ale wtedy zero ciastek później. Odłożę je. Ciężka sprawa. Co mam zrobić? Ciastka już czy ciastka później? Ciastka już, ciastka później. Ach, ciastka, 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 ciastka. Teraz czy później? Ciastka, chodźcie. Usiądźcie tu sobie. Muszę trochę pomyśleć. Ciekawa ta książka. Czytam dalej. Nie, moje ciastka. Tato, usiadłeś na moich ciastkach. Zejdź z nich. Jak mogłeś, tato? Może nic im się nie stało? Wysypię je do miski i zobaczę. Uch, tata zepsuł mi ciastka od mamy. Chyba trochę narozrabiałem. Tak, zgniecione. Zaraz, może nie wszystko stracone? No dobra, zobaczmy, co da się zrobić. Muszę je jeszcze bardziej pokruszyć. Już, powinno wystarczyć. Wezmę szklankę.
Włożę teraz całe opakowanie ciastek do szklanki, a potem wleję do niego mleko. Mleko musi wypełnić całe opakowanie. Na koniec wystarczy włożyć patyk do opakowania. A teraz do zamrażarki. Okej, powinno wystarczyć. Wyjmę to ze szklanki. Zamroził się, więc śmiało można go jeść. Miles, mam coś dla ciebie. Masz. Wow, co to? Otworzę to. Wow, w tym są ciasteczka. Wow, zjem to za jednym razem. Pycha. Mama, tata mi to dał, to jego lód. Fajnie, dostałem loda. Co ty robisz? To znaczy, ja tylko kosztuję. Już, widzisz, pozbyłem się go. Należy do misia. Chłopaki. Ale to był ciężki trening. Muszę odpocząć. O tak, spójrzcie na tego pączka. Mniam. Oddawaj to. Nie wolno jeść takich przekąsek. Poza tym mamy zasady. Zero jedzenia na siłowni. Ale jak to? I co ja teraz zrobię? Już sobie poszła? O, co tu się dzieje? Co z tobą? O, jesteś głodna. Nie martw się, pomogę ci. Patrz na to. Co? Wow! Nie wierzę! Niesamowite! Nie wierzę, że przemęciłaś tu hamburgery! Witam! Mogę wejść? Nie ma szans! Widzisz ten znak? Zakaz jedzenia! Żartujesz sobie? Nie możesz zrobić wyjątku? Och! Momencik! Ona wygląda super! Jaka zgrabna i wysportowana! Na pewno wygra ten pojedynek! Chciałabym być nią! Hej, wpuszczaj mnie! Jasne, oczywiście! Mam genialny pomysł! Przepraszam, zaraz wracam! Okej, znalazłam rękawice, ale będzie ekstra! Mam też pianki! Zacznę układać je na rękawicy! Haha, patrzcie na to! Ale super! Ile pianek! Hej, przeszłam na zawody! Wpuść mnie! Ha? Gdzie moja zawodniczka? Hej, tu jesteś! Co ty tam robisz? Zobacz, która godzina! Ty, wpuszczaj ją! Nie zabieraj nam czasu! W porządku! Jesteście na swoich miejscach? Dobrze! Zbliżcie się! Jesteście gotowe? Tak? To do boju! Czekaj, czekaj, czekaj! To pomyłka! A masz! Dostaniesz w zęby! Wow! Co za pyszności! Tak? Świetnie! Masz więcej? Co wy robicie? Przestańcie! Nie jedzcie rękawic! No dalej! Dawaj! Dokop jej! Nie wierzę, że przegrałam! Liczyłam na zwycięstwo! Tak ciężko pracowałam! Co za zmarnowany dzień! Momencik! Wiem, co poprawi mi humor! Przekąski! Czekolada zawsze pomaga! O nie! Co za pech! Och, o co tu chodzi? Zakaz jedzenia i picia? Nie, nie ma mowy, nie zgadzam się. Potrzebuję wsparcia. Okej, od czego by tu zacząć? Och, chyba od odebrania telefonu. Hej, co tam? Co? Okej, jasne, zajmę się tym, nie ma sprawy. Do zobaczenia. Okej, jak mogę jej pomóc? Przecież nie wejdę tam po prostu z przekąskami. Muszę coś wymyślić. Hej, to może się sprawdzić. W porządku, biorę was ze sobą, chipsy. Schowajcie się tutaj z przodu. Wezmę też cukierki. Przyczepię je tu. Okej, tyle smakołyków powinno wystarczyć. A teraz kurtka. Powinna zakryć przekąski. Muszę ją tylko zapiąć. O tak, wyglądam na napakowaną. Hej mała, słyszałam, że potrzebujesz pomocy. Ło, ale jak to? Imponujące, co? Hej, patrz na to. To nie mięśnie, tylko słodkie i słone pyszności. Dzięki nim wróci ci dobry humor. O tak! Cukier mi pomoże! Kocham go! W porządku! Jestem gotowa na kolejną rozgrywkę! O! Uwaga! Jestem z powrotem! Patrzcie na te mięśnie! Chcę rewanżu! Jesteś gotowa? Uff! Nie jest łatwo! Tak! Wygrałam! Pokonałam ją! Jestem super! Co? Nie wierzę, że przegrałam! Uch! Beznadziejny dzień! O tak, podoba mi się, jak moje bicepsy się kształtują. Ten burger wcale mnie nie uszczęśliwia, ani nie odchudza. Hej! Co? Co jest? Ja tu ćwiczę. Możesz mi pomóc? Chciałabym tak wyglądać. Bardzo chcę mieć takie mięśnie. Wyglądają na silne.
No nie wiem. Okej, chyba mogę pomóc. Niech ci się przyjrzę. Jesteś gotowa? Zaczynamy. Chcesz tego burgera? Jeden gryz za jeden przysiad. A teraz pizza. No dalej. Musisz sobie na to zapracować. Spróbuj ją złapać. Uff, to była naprawdę ciężka praca. Jestem wykończona. Czy ona tutaj jest? Patrzy na mnie? Zjem sobie przekąskę. Przecież zasłużyłam. Czekajcie tu chwilę. Mam lepszy pomysł. Frotka mnie zainspirowała. Mogę coś zrobić z żelek. Tak jest. Patrzcie na to. Potrzebuję też takiej na nadgarstek. Żelkowe opaski. Jestem genialna. Ale to jeszcze nie wszystko. Słodkie sznurowadła. Tak. To wspaniałe. Teraz mogę wracać do ćwiczeń. Aha. Oto co wykorzystamy podczas ćwiczeń. Nie, dzięki. Już tego nie potrzebuję. Serio? O kurczę. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Poszła sobie. Czas na małe co nieco. Tylko nikomu nie mówcie. W porządku. Jestem gotowa na ten dzień. A wy? Hej, witam na naszej siłowni. Patrzcie na to. Podobają wam się moje mięśnie? To dzięki temu. Och, cóż. Nie potrzebujemy tego. Już takie mamy. No dobra, spoko. Miłego dnia. Okej. Usiądźmy sobie tutaj. Patrzy na nas? Nie, jest zajęty sobą. Nie patrzy tu. No to otwieramy. O tak, patrz na te słodkości. Jesteśmy genialne. Nie wierzę, że to przemyciłyśmy. Czas na jedzonko. Co tam się dzieje? Szybko, nałóż pokrywkę. Spojrzał tu. One przyniosły tu jakieś słodycze. Cóż, muszę coś z tym zrobić. Mam plan. Muszę się tam zakraść, kiedy będą zajęte. Wystarczy podmienić opakowania. Gotowe. Teraz ja mam cukierki. Czas na ucztę. Uff, robię się głodna. Burczy mi w brzuchu. Mnie też. To nic. Przecież mamy ze sobą ukryte przekąski. Okej, teren jest czysty. Nie patrzę tu. Nie mogę się doczekać ich min. Cudownie. Chodźcie do mnie, cukiereczki. Chodźcie do mamusi, pyszności. Co jest? Przestań! Bleee! Co to ma być? Mam to wszędzie! Co jest? No nie wierzę! Nie wierzę! Zobacz, jaka jestem napakowana! Niesamowite! Mięśniak ze mnie! Nie muszę już podnosić ciężarów! To najlepszy dzień w moim życiu! Tak, czas na pyszne wypieki! Och, spójrzcie na te babeczki. Dzięki, mamusiu. Ale mam na nie ochotę. No dobrze, czas spróbować. Momencik. No tak, moja trenerka na pewno by tego nie pochwaliła. I co ja teraz zrobię? O, już wiem. Odwrócę to zdjęcie i nie będzie mnie widziała. Ale jestem sprytna. Teraz spokojnie zjem pyszne śniadanko. Cześć, babeczko. Idziesz ze mną! Natychmiast! Nareszcie! Tak się cieszę, że wróciłam ze szkoły. Muszę odsapnąć. Do szczęścia potrzebna mi tylko moja ukryta czekolada. O, tak! A? Co się dzieje? Myślisz, że tego nie widziałam? Mylisz się. Za mną! No dobrze. Obie zostałyście przyłapane. Teraz do roboty. Damy radę. Szybko. Udobruchamy ją przysiadami. Co się tutaj dzieje? O, matko! O, to moja mama! Pomóż! Jasne! Już szukam ci czegoś do jedzenia. Takie łaska doda ci siły i energii. O, kurczę! Nie wolno tu wnosić jedzenia. Momencik. Chyba mam pomysł. Ta skakanka może się przydać. Zdejmę rączkę i zastąpię ją kiełbaską. A teraz przeciągnę linkę. I gotowe. Zamiast rączek są pyszne kiełbaski. Zostawię je tutaj dla mojej córuni. Powodzenia! Ale te przysiady są trudne. Padam z nóg. No dobrze, starczy tych przysiadów. Teraz skorzystamy ze skakanek. Proszę, weźcie je i do roboty. Skaczcie. Nie wierzę. Mama ukryła to dla mnie jedzenie. Hej, mogę jedną? Proszę, wyglądają tak smacznie. Nie wiem, nie mam ochoty oglądać tego filmu. Czekaj, moment. Hej, wracajcie do ćwiczeń. Chcę zobaczyć podskoki. Okej, znowu nie patrzy. Daj mi tą kiełbaskę. Są już wyniki testów. Mogłam się uczyć. Ja jestem geniuszem. Uhu! Niedobrze.
Kolejny dzień, kolejny sprawdzian. O, dziękuję. Co? Nic nie wiem na ten temat. Oddychaj. Wszystko będzie dobrze. Wyluzuj. Okej, pora na mój ruch. Pomóc ci w czymś? Co? O, no patrz, to nie moje biurko. Chyba nie skumała. Okej, myśl. O, już wiem. Na szczęście zawsze noszę przy sobie lunetę. Zobaczmy. Na razie nic. No ładnie. O, chociaż piątka za starania. Zaraz, chyba mam pomysł. Muszę wziąć głęboki oddech i... Hej, gdzie moja kartka? Muszę się pospieszyć. O, nie wiedziałam tego. Dałabym złą odpowiedź. Mogłam wcześniej o tym pomyśleć. Co za ulga. Chwila, gdzie moja kartka? Musi gdzieś tu być. O, mogłam się domyślić. Tego szukasz? Myślałam, że zadziała. Nie był taki trudny. Nie chcę pisać tego testu. Pójdzie mi fatalnie. A, o, to tylko sorga. Nie musi mi go pani dawać, serio. Okej, nie będzie aż tak źle, prawda? Myliłam się, jest gorzej. Gorąco tu czy jak? Tak lepiej. Co tam się dzieje? To pewnie nic takiego. Dasz radę. Kogo ja oszukuję? Tylko bez paniki. Będzie dobrze. Nikt nic nie widział. Strasznie się pocę. Ale to ohydne. Och, jak wygląda zawał serca? Coś chyba jest nie tak. Czuję to. Wiedziałam, że tak się to skończy. Wow, odchodzi od zmysłów. No cóż, wracam do książki. Nie mam na to czasu. Do dzieła. Ale się denerwuję. I jeszcze ręce mi się trzęsą. Jak ja mam teraz pisać? Nie radzę sobie pod presją. Ciężko mi się oddycha. Mogłam nie robić kanapki z tuńczykiem. Śmierdzi. Okej, skup się. Nie, nie dam rady tego napisać. Julie, wszystko dobrze? Znowu to samo. Dobrze, że uczyłam się na ten test. Hej, co słychać? Sorki, jestem zajęta. Co za chamstwo? Mniejsza. Wyjmę swoje rzeczy. Piórnik położę o tutaj. Co do? Możesz bardziej uważać? Sorki, to był wypadek. Już będę cicho. Okej, co my tu mamy? Hej, hej, Hazel! Hazel, tutaj, pst! Co? Gdzie ona jest? Mam cię! Patrz, jakiego pieska narysowałam! Daj mi spokój! Proszę! Idź, idź sobie stąd! Chyba nie przepada za sztuką! Hej, co ty wyprawiasz? Przestań! Wyluzuj! Zabawmy się! Co to było? Teraz szybki żurawik. Wow! Ona jest niemożliwa. To jest łatwe. I to też. Testy powinny być trudniejsze. Ale to fajne. Skończyłam. To chyba mój rekord. Och! Szkoła się jeszcze nie zaczęła. Trudno. Zajmę się czymś. Podleję roślinki. Proszę. Doleję pani wody. Proszę. Wow, ile to kurzu. Powinniśmy być dumni z naszej szkoły. Co ty robisz? Nie przejmuj się mną. Dotknęłaś moich włosów? Przygotuję test. Dodam trudniejsze pytania dodatkowe. Nie było. Pobudeczka! Pora zacząć test! O!
Racja. Dzięki, Julie. O, herbata. Milusio. O co ci chodzi? Napiszę drugi test. Nie do wiary. Chodź i nie dyskutuj. Siadaj i się nie ruszaj. Chyba zaczęli. Do środka. Nigdy w życiu. Masz tam wejść. Sorka, puści. Proszę, wejdź tam. Nie ma opcji. Uch, czemu zawsze to robisz? Nie mam wyjścia. Przepraszam, przeprowadziłam Ju... Ha? Coś za jeden. Julie, wracaj tu. Sorka, przestanie. To niedorzeczne. Właś tam. O, już wiem. Dam ci te popity. Fajne są, ale nie. Spróbujmy czegoś innego. Zapłacę ci. O, nie. Myślałam, że zadziała. Zachowam na później. Aha. A może słodycze? Kocham słodycze. Tak jest. Chodź za mną. Chcę je. Chodź za słodyczami. Już prawie. Tyle słodyczy. Wszystkie twoje. Wow, naprawdę? Nie mogę się doczekać. Chwila. Co się dzieje? To był podstęp. Muszę o tym pamiętać na przyszłość. Było blisko. Nie wrócę tam. Och, ależ wrócisz. Idź albo wylatujesz. Bardzo pan przekonujący. I to rozumiem. Muszę się pospieszyć. Mamy sporo czasu. Po co się spinać? Pora oddać testy. Pronto. Czas minął. Zdążyłem. Dziękuję, Miles. W ostatniej chwili. Uf. Dobra robota, Zuchy. Też mi coś. W życiu trzeba się wyluzować. Okej, skończyłam. Może Sorka pisać piątkę? Przykro mi, już po czasie. No i? Proszę. Jak masz na imię? Julie, tak? Nie. Już wiem. Nie znajdzie go pani. Wracaj tu, moje testy. Och. Pora na test. Przygotuję potrzebne rzeczy. O, zaraz. Muszę wyciągnąć coś z plecaka. Długopisów nigdy za wiele. Jeszcze się któryś wypisze. Och, długo ci to jeszcze zajmie. Proszę. Chwila. Moja maskotka na szczęście. Słodkości. Ile ty tego masz? Uwielbiam je. To się przyda. Serio? Mamy zegar. Na ścianie. Okej, bierz już sprawdzian. Jeszcze minutka. Już prawie. To też jest ważne. Och, litości. Świetna książka. Nigdy się nie zgubię. To chyba wszystko. Ups! No, super. Pozbieram to. Gdzie ty leziesz? Zostań na miejscu. Weź to i zacznij pisać. Wow, ale spięta i zestresowana. Powinna wyluzować. Czekałam na ciebie. Hejka! Witaj. Więc jak wygląda moja przyszłość? Będę sławna i bogata? Muszę zapytać duchów. O tak, wyczuwam ich energię. Słyszę, jak do mnie mówią. Wow, ale fajne! Mam coś. Duchy mówią, że... Przesuń się! Dzięki. Hono tu? To światło jest okropne! Pozwól, że się tym zajmę. Cudnie. Jeszcze ją. Skarbie, ten styl kompletnie ci nie pasuje. Co?
niesforny loczek. O tak, tak lepiej. Jeszcze odrobina. Przestań. Zjeżdżaj, tego nie było w planie. Dobrze, niech ci będzie. Telefon, ale już. Możemy zaczynać. Cześć wszystkim. Dziś mam dla was coś wyjątkowego. Tego już za wiele. Ale... zamienicie się życiami. He? Serio? Wyglądam w tym jak bezdomna. O, wow! Ale super! To będzie fajne! Jestem sławna! Czy to oznacza, że... Nie, to jakiś koszmar! Ale fajnie! Już jest rano? Czy ja śniłam? Gdzie jestem? Wow! Tak jeszcze nie wstawałam! Ej, to łaskocze! Delikatnie! O, nowe ubrania! Takiecka! Jak to zrobiłeś? Nie to, że narzekam! Auć! W sumie to całkiem przyjemne! Czuję się piękna! Bardzo piękna! Pokażmy się światu! Całkiem dobra robota! Miałam straszliwy koszmar, że byłam zwykła! Pośpię trochę jeszcze! Ups! Strasznie małe to łóżko! Co się stało z moim wielkim łożem? Rąsia! Ej, Rąsia! Zawsze działało. Czyli to nie był koszmar? Co to? Mam coś ugotować? O, hej! Więc mam tu trochę jedzenia i coś z tym zaraz zrobię. Hej, Rąsia! Honu tu! Mówię do ciebie! Ach, już rozumiem! Juhu! Może tak? No weź no! Ugh, co by tu? Tro-to-to-to-dada! Ej, pobudka! Mogłam tak od razu! To leci na żywo? Cześć! Dziś zrobimy coś pysznego. Na bank będą w tym pomidory? I właśnie je kroję. Całkiem sama? Nie kłamie. A teraz ogórek. Kroimy w cieniu sieńkie talarki. Ups, uwaga na paluszki. Pyszne. Uch, jakie to zdrowe. Jeszcze trochę tego, zielska. Sałata, mówiłam. Porwę ją na kawałki. Dobrze, że muły w dobrej formie. Dobra, co dalej? Wkładamy pomidorki do miski. Aż mi ślinka cieknie. Nie zapominajmy o ogórku. Nie mogę się doczekać. Gdzie to jest? Uwielbiam sałatkę. Czego znowu? Nie! Mój baton! No dobra, sałatka. Ostatnie dodatki. Warzyw nigdy nie za wiele. Prawie gotowe. No i jest. Przepiękna, zdrowa sałatka. Mam nadzieję, że się podobało. Pa! Zabierzcie to ode mnie. Nie wierzę, że prawie to zjadłam. Co ona wyprawia? To mój kanał. Nie potrzebuję jej. Sama zrobię sałatkę. Pyszna, chrupiąca sałata. Idealnie. Trochę papryki. A wsik! Powinna być okej. Nie musi być aż tak dużo. Uwielbiam ogórka. Niebo w gębie. Mogłabym to jeść całe dnie. O! A wy gdzie?
Mamie! Odrobina kurzu nie zaszkodzi. Proszę, gotowe. Jaki piękny talerz z jedzeniem. Ale jestem głodna. Burger! To rozumiem. Lepiej, żeby nikt nie widział. Hej, otwarte? Poproszę burgera. Smacznego. Stój! Ukradła mi burgera! Wow, to się nazywa na wynos. Co się dzieje? A to Peszek? Dziwne uczucie nie być sławną. Uwielbiam ten filmik. Oto jestem. Za kogo ona się ma? Z drogi! Spokojnie, nikomu nie odmówię selfie. Tak, to naprawdę ja. Uchwyćcie jak najlepszy kadr. Jesteście fantastyczni. No hej. To było życie. Hej, pomóc ci? Cześć. Hej, pozwól, że ja podniosę. Dzięki. Niemożliwe. Muszę już lecieć. Jesteście kochani. Na razie. Jestem wiernym fanem. Odprowadzić cię? Pewa, chętnie. Wow, ale impreza. Uwielbiam być sławną. Świetna zabawa. Patrzcie na te kocie ruchy. Uff, ale to męczące. Muszę usiąść na chwilę. Świetnie wam idzie. O, kola. Właśnie tego mi trzeba. Wysuszyło mnie od tańca. Dalej. Otwórz się. A!